AT-834 jest profesjonalnym aparatem służącym do przeprowadzania zabiegów mikrodermabrazji diamentowej. Proces mikrodermabrazji diamentowej polega na użyciu diamentowych frezów o zróżnicowanych gradacjach w celu złuszczenia naskórka. Urządzenie idealnie nadaje się do zabiegów oczyszczających, niwelujących przebarwienia, blizny różnego pochodzenia oraz przeciwzmarszczkowych. Zabieg mikrodermabrazji daje rezultaty już po pierwszym użyciu. W skład urządzenia wchodzą baza urządzenia, 9 sztuk diamentowych frezów do mikrodermabrazji, 2 dysze do głowic, wężyk do mikrodermabrazji, filtry siateczkowe do mikrodermabrazji oraz kabel zasilający. Z tyłu urządzenia znajduje się przycisk zero-jedynkowy oraz otwór na gumowy wężyk do mikrodermabrazji. Na panelu głównym znajduje się dioda, przycisk power, pokrętło do regulacji mocy pompy ssącej i zegar pokazujący w barach i hektopaskalach moc zasysania pompy ssącej. Montaż dyszy i frezu. Wybierz jeden z 9 diamentowych frezów. Na każdym frezie znajduje się numer oznaczający gradację. Im wyższa liczba, tym frez jest delikatniejszy. Do frezu włóż filtr siateczkowy. Skręć frez z dyszą. Następnie końcówkę dyszy włóż do gumowego wężyka. Drugi koniec wężyka nałóż na końcówkę z tyłu urządzenia. Obsługa urządzenia. Podłącz kabel zasilający. Włącz urządzenie przyciskiem zero-jedynkowym z tyłu urządzenia. Na panelu głównym wciśnij przycisk power. Zapali się kontrolka. Regulacja pompy ssącej. Przyłóż palec wskazujący do końcówki frezu. Kciukiem zasłoń otwór znajdujący się z boku dyszy. Pokrętłem do regulacji zwiększaj moc zasysania aż do wymaganego poziomu. Po odstawieniu palca od frezu wskazówka zegara spadnie do zera. Nie oznacza to jednak, że moc zasysania pompy spadła. Po przyłożeniu palca do frezu wskazówka wskaże ustawioną przez nas moc zasysania. Urządzenie jest gotowe do wykonania zabiegu. Frezy do mikrodermabrazji myjemy w myjce ultradźwiękowej Ultrasonic Cleaner z oferty Panda Beauty. To zapewni dłuższą żywotność frezom. W naszej ofercie znajdują się następujące urządzenia. Thank you.